Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale. Nie wiem czemu w sumie mówię tak cicho, bo póki co jestem tutaj sam, ale zaraz wsiądą trzy osoby i pojedziemy nad morze. Co ciekawe, pojedziemy tam i z powrotem, czyli zrobimy dzisiaj ponad 1000 km. Będzie zatem świetna okazja, by sprawdzić, jak w trasie spisuje się nowy Hyundai i30. Zapraszam serdecznie na test i widzimy się na miejscu. Po trasie, która zajmie Wam mniej więcej tyle, co moje klaśnięcie, czyli... I jesteśmy nad morzem. Szybko zleciało, nie? O samochodzie dokładnie wypowiem się już na miejscu, z powrotem w Warszawie, też po trasie powrotnej. Na razie tylko sobie na niego popatrzcie, jak wygląda nowy i30. Powiem szczerze, że robiąc foty widziałem już, że będzie spoko. Bardzo ładny samochód, szczególnie robotę robi ten znaczek. A w zasadzie to, co on kryje pod sobą, czyli to, co dostajemy razem z nim. Zastanawiałem się trochę, jak będzie w trasie z zawieszeniem sztywniejszym, no ale jechaliśmy autostradą, także równa droga, prowadzi się kapitalnie. Naprawdę byłem pod wrażeniem. I ogólnie jechaliśmy w 4 osoby, wszystkim wygodnie, bardzo fajnie znieśliśmy wszyscy podróż, także pierwsze wrażenia z trasy naprawdę super. Pokażę Wam też i30 w środku. Nowe zegary, one zmieniają się w zależności od wybranego trybu jazdy. To jest normal, to jest sport, a to jest eko. I w tym trybie jechałem praktycznie całą drogę. Tak wygląda wnętrze. Dobra, ja idę nad morze. Czeka mnie jeszcze powrót do domu, czyli kolejne 500 km. I widzimy się w Warszawie. No i jesteśmy w Warszawie. Mamy ze sobą ponad 1000 km w jeden dzień, 1030 dokładnie. Także była okazja poznać się lepiej z Hyundaiem i30. Po trasie o wrażeniach z jazdy sobie oczywiście opowiemy, ale zacznę może od tego, co to jest za model, czym ja konkretnie jadę, troszkę to rozwinę. Mamy zatem nowe i30, pod maską którego znalazł się silnik o pojemności 1.5, o mocy 160 koni. Mamy tutaj 7-biegową automatyczną skrzynię DCT. Mamy 253 Nm i mamy wyposażenie, jak zdążyliście zauważyć, N-Line. I ponieważ jest to N-Line, zacznę od rzeczy, która nie ma może jakoś mega dużo testów w tej wersji na YouTubie polskim, ale zdarza się usłyszeć, może bardziej w wersjach pisanych, o tak, że to zawieszenie jest twarde i jest za twarde. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Oczywiście każdy z nas ma różne preferencje, woli różne... Jakby poziom komfortu każdy z nas definiuje inaczej, tego czego oczekuje od samochodu, ale dla mnie to zawieszenie jest bliskie ideałowi. Ono jest faktycznie jest dosyć twarde, przy czym ten kompromis między tym, że cały czas komfort jest zachowany, a tym jak samochód się prowadzi, przez to, że to zawieszenie jest sztywne, zwarte, tu jest fantastyczny. Mega mi to leży, ten samochód, mimo że to nie jest samochód w żaden sposób sportowy, ma tylko akcenty sportowe, to właśnie zawieszenie dla mnie i fotel, który jest również bardzo okalający, też sprawdźcie, bo to może nie każdemu pasować. Także zanim zamówicie taką wersję, to sprawdźcie ten fotel. W sensie nie wsiądźcie, tylko przejedźcie się gdzieś dalej. Dla mnie to jest rewelacja. Uwielbiam to połączenie i uważam, że jest naprawdę, tak jak powiedziałem, bliskie ideałowi. Fantastyczne zawieszenie. Bardzo sprężyste, a cały czas zachowujący komfort. Takie jędrne bardzo. Super. Naprawdę mega. Spotkałem się też z info, że brakuje tutaj mocy. Też się z tym nie zgadzam. To jest 160 koni, to nie jest żadna rakieta, ale 8,6 do setki, bardzo dobry wynik. To na samochody do codziennej jazdy, a to jest samochód do codziennej jazdy, jak komuś mało, to ma N-kę. Tutaj 160 koni jest bardzo w porządku. Zamiast 1,4 i nie 140 koni, mamy 1,5 i 160 koni. To jest moim zdaniem optymalna wartość do takiego samochodu. I tak jak mówię, 8,4, każdy samochód, który ma poniżej 9 sekund do jazdy codziennej, nie potrzeba nic więcej. No i może parę informacji o tej jeździe dalszej. To oczywiście nie jest jedyna droga, jaką ja pokonałem i30, bo mam go już troszkę dłużej. Jeździłem też wcześniej parę dni, właśnie przede wszystkim po Warszawie. Także wiem jak i w mieście, wiem jak i w trasie. To w trasie jedną rzecz też zaznaczę, bo ostatnio gdzieś w komentarzach spotkałem się z takim wpisem, że o co to jest za testowanie, wszyscy testujący samochody jeżdżą sami na trasie, że zero obciążenia i w ogóle co to jest. No to ja znowu po raz kolejny jechałem w 4 osoby, pełen załadowany samochód. Jechaliśmy autostradą przede wszystkim, także też przy tych większych prędkościach. Miałem okazję sprawdzić jak jest. Odnośnie przestrzeni wszystkim było wygodnie.
nikt nie narzekał na przestrzeń, cztery dorosłe osoby, także pod tym kątem super. To, co mógłbym nam troszkę ponarzekać, chciałbym, żeby to było troszkę ciszej, czyli żeby po prostu był lepiej wyciszony. Spodziewałem się, że będzie na pewno lepiej. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej w mojej ocenie. Dynamika, tak jak powiedziałem, w zupełności wystarczająca. Parę słów o spalaniu. Przy takiej jeździe, że tak powiem 90-100, takiej gdzieś przymiędzy mniejszymi miejscowościami, jesteście w stanie tutaj spalić 5 litrów, 6, takie myślę, że całkiem wartości w porządku. Jazda autostradowa, te 140 na godzinę, to już będzie 7,5 litra. Tak trzeba liczyć, tak mi wychodziło. 150-160, nie wiem, nie jechałem, ale wychodzi tak 8,5, coś takiego. Tak mi się wydaje oczywiście. I to, co też troszeczkę mi brakowało, to w zasadzie trzy rzeczy. O, może jak już tak, to powiedzmy o wadach w tym momencie. To, co w tym samochodzie mi się podobało najmniej. Pierwsza rzecz to podłokietnik. On jest moim zdaniem troszkę za mały, ale przede wszystkim jest za daleko odsunięty do tyłu. Ja na przykład, zobaczcie, nie sięgam dobrze łokciem, więc wolałbym, żeby on był bliżej i nie jest jakoś mega pojemny, ale przede wszystkim chodzi o umiejscowienie. To jest jedna rzecz, właśnie w trasie coś takiego wychodzi. Druga rzecz, nie mam head-upa, to oczywiście jest pierdoła, ale jak się człowiek przyzwyczai do jazdy z head-upem, to troszkę brakuje. No i LEDy, które są oczywiście pełnymi LEDami, ale nie ma tutaj świateł matrycowych, do których też jak się przyzwyczaicie, tak jak na przykład jeździłem Superbem w sumie w to samo miejsce, on potrafi przełączyć światła zmijania na drogowe sam, ale to jest tylko włączenie, wyłączenie, a nie na zasadzie tak jak działają matryce, czyli wycinania punktów, że na przykład jechaliśmy w nocy, jak wracaliśmy, sypał śnieg, widoczność była już bardzo średnia i wtedy by się to przydało, żeby lewa strona była, że tak powiem, wyłączona, a prawa doświetlona. No to tutaj tego nie ma, ale to też nie jest jakaś tam wielka wada. Mówię o tym, czego mnie brakowało. No i jedna rzecz, którą uważam za jeden wielki skandal, tu zwracam się bezpośrednio do Hyundai'a, jest XXI wiek. To ma być niby nowoczesny samochód, tyle nowoczesnych rozwiązań. A okazuje się, że jest jeden aspekt, pod którym jest to tak zacofana konstrukcja, nie dzisiejsza, wręcz archaiczna. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby w tym samochodzie, nie wiem, zwiększyć nadmuch klimatyzacji czy nawiewu? Trzeba nacisnąć ten guzik. I już. Co to w ogóle ma być? Tak jak powiedziałem, jest XXI wiek. Przecież powinno być tak. Szukamy tutaj guzika, klimat na przykład, pyk. Jest wyświetlacz, znajdź nadmuch, pyk. Czy jesteś pewien? Jestem. Ze względów bezpieczeństwa potwierdź swój wybór. Potwierdzam. I szukamy wtedy paska o grubości 2 mm w jakimś menu. O, jest! Przesuwamy troszkę w prawo, no i mamy zwiększony nadmuch klimatyzacji. Co się stało? Co poszło nie tak? No zobaczcie dalej. Chciałbym sobie na przykład zrobić chłodniej, czy cieplej. I tu jest jakaś gałka taka wystająca. Wystarczy tak, przekręciłem, no i mam. Nie rozumiem. Kompletnie coś nie dzisiejszego. Zobaczcie, jak to robią inni. I uczcie się, bo no dramat, naprawdę dramat. Żeby człowiek chciał zrobić cieplej i wystarczy nacisnąć guzik, no nie rozumiem, kompletnie. A już trochę bardziej poważnie przechodząc do kolejnych rzeczy. Ten samochód ma taką jedną dziwną rzecz. Tutaj jest miękka hybryda i ta dziwna rzecz to jest, a może nietypowa, bo to nie jest nic złego, to jest wręcz coś bardzo fajnego. Nie będę się długo nad tym rozwodził, ale Wam powiem, bo warto wiedzieć. Jest tu coś takiego, co się nazywa, różnie jest to określane. Raz jedni mówią, że jest to wolne koło, Hyundai określa to jako tryb żeglowania. Działa to w ten sposób, że jedziecie sobie w trybie eco przede wszystkim, macie drive, jedziecie, nie wiem, 80 na godzinę. Postaram się to troszkę teraz pokazać. Nie wiem, czy będzie widać, ale patrzcie przede wszystkim na obrotomierz. Puszczam gaz, obroty spadają do zera. Mamy tryb żeglowania. I o co chodzi? Tak w ogromnym skrócie, jedziecie sobie powiedzmy te 80, czy no nieważne w sumie ile, puszczacie gaz, obroty spadają do zera, czyli nie spalamy paliwa, a samochód nie zwalnia, tak jakbyście normalnie, przy normalnym rozwiązaniu jadąc na drive, zaraz byście po prostu hamowali. Tutaj się dzieje w ten sposób, że samochód oczywiście prędkość wytraca, ale robi to bardzo powoli. Także jesteście w stanie po prostu jechać dalej, no i przekłada się to oczywiście na oszczędność paliwa. Także taka ciekawostka. Ogromną zaletą tego całego systemu jest to, że moment uruchamiania i wyłączania się silnika jest kompletnie niezauważalny. W zasadzie to, że on nie działa, wiecie po tym, że obroty są zerowe, bo tego nie czujecie. Także tutaj start-stop, tak jak ostatnio w Talizmanie był bardzo słaby, to tu jest genialny, bo on nawet nie jest bardzo dobry, jest po prostu genialny pod względem szybkości działania
i tego, że po prostu go nie czujecie. Także kapitalna rzecz. Mamy tutaj trzy tryby. W Drive Mode przełączamy sobie jako Eco. On jest trybem standardowym i to jeśli ktoś go nie polubi, a jest na to szansa, no to pamiętajcie, że przy każdym uruchomieniu samochodu będziecie musieli sobie przełączać na normal, który jest drugim trybem, lub na tryb sport. Oczywiście zmienia się tutaj podświetlenie zegarów, ale tryb Eco, powiem tak, to jest tryb, na którym da się jeździć. Ja trasę pokonałem w większości na nim, ale kompletnie mi się nie śpieszyło, chciałem spalić tego paliwa mniej niż więcej. I spokojnie dałem radę na nim jechać, ale to jest tryb, który bardzo kastruje samochód, czy w zasadzie dynamikę tego samochodu, bo reakcje na gaz są mocno stłumione i może to komuś nie pasować, ale nie zrobicie z tym nic, no po prostu samochód standardowo uruchamia się w trybie Eco, także jeśli on Wam nie podejdzie, no to po każdym uruchomieniu będziecie musieli go sobie przełączyć. Multimedia są bardzo w porządku, bardzo szybko działają, Android Auto czy Apple CarPlay, zero problemu. Tak jak już się śmiałem wcześniej, mamy na szczęście guziki fizyczne do przełączania najważniejszych rzeczy, a reszta jest tutaj. Mi nie sprawiał ten system żadnego problemu. Nagłośnienie bardzo w porządku, nie jest to poziom mojej ukochanej Mazdy 3 i systemu Bose tego samochodu, ale jest spoko, jest naprawdę ok. Jakoś mocno bym się nie czepiał. Na pewno nie jest to taki top level, ale jest ok. Jeszcze o zegarach troszeczkę powiem, bo powiedziałem, że się zmieniają. One są cyfrowe, ja już polubiłem to rozwiązanie, nie narzekam na nie. Te zegary nie są jakoś rewelacyjnie dobre pod kątem przejrzystości, takiej funkcjonalności. Trzeba się chwilę do nich przyzwyczajać. Oczywiście jak się przyzwyczajicie, do wszystkiego się można przyzwyczaić. Na pewno nie jest to jakiś mój ulubiony zestaw. To, co mi się jakby mniej podoba, to że te zegary na środku mają taki jakby wycięty prostokąt, który się mocno odznacza od reszty i to mi się tak jakoś nie do końca podoba. Ale to nie jest żadna wada, to jest nawet nie do przeżycia, tylko po prostu do przyzwyczajenia. A ergonomia tutaj samochodu jest na naprawdę najwyższym poziomie, wszystko jest pod ręką. Jeśli miałbym się jednak czegoś czepiać, to byłyby to te plastiki. Tu. Pod takim względem, że spodziewałem się, że będzie lepiej, tym bardziej, że Kia Hyundai potrafi robić to genialnie dzisiaj. Naprawdę, są samochody w tym koncernie wykończone mistrzowsko i myślałem, że tu będzie lepiej. Te plastiki po prostu wyglądają na trochę za tanie, są trochę za twarde i to nie do końca mi się spodobało. Przy czym taka ciekawostka. Jest taki parametr, który praktycznie nigdy nie jest poruszany w testach, może dlatego, że to nie jest parametr, ale coś takiego jak przyjemność przebywania w samochodzie. I na tę przyjemność powinny się składać i w zasadzie zawsze się składają, na przykład materiały wykończeniowe. I mimo, że to, co przed chwilą powiedziałem, one nie są najwyższej jakości, to ja się w tym samochodzie czuję bardzo dobrze. Nie wiem, z czego to wynika, nie umiem tego sprecyzować, bo to jest taki parametr trochę ciężki do takiego określenia, że tak powiem, matematycznie, w cudzysłowie, ale ja się w tym samochodzie dobrze czuję i bardzo przyjemnie mi się nim jeździ, a to nie jest zawsze tak, że jak samochód jest dobry, to się nim przyjemnie jeździ. Przynajmniej ja tak nie mam. To tutaj tak jest. I lubię do niego wracać, bo w międzyczasie jeździłem już chyba trzema innymi samochodami i za każdym razem, jak do niego wsiadam, to się cieszę. I jest to dla mnie wyznacznik tego, że go lubię i że jest po prostu dobry. Nie powiedziałem o jednej rzeczy, która mnie w tym samochodzie denerwowała najbardziej. I powiem to teraz. I co ciekawe, ja w zasadzie rzadko się zdarza, żebym to chwalił. Pamiętam, że w Hondzie CRV to chwaliłem, ale to jest rzadkość, bo przeważnie to działa w słaby albo jeszcze słabszy sposób. Ale jest to asystent pasa ruchu. I nie chodzi o to, że on jest jakiś za wolny, nie łapie linii i tak dalej, bo ja ogólnie za tym systemem jakąś mocno nie przepadam. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, że ten system jest mega denerwujący, a może lepszym słowem będzie mega irytujący, bo on potrafi działać, czy działa w taki sposób, że jedziecie, nic się nie dzieje i nagle wyrywa Wam kierownicę z rąk. Reaguje bardzo nerwowo, bardzo stanowczo i to jest pierwsza rzecz, którą zmieniłbym w tym samochodzie, bo to potrafi nawet przestraszyć. Nie podoba mi się to kompletnie. Wyłączałbym to za każdym razem, jakbym posiadał ten samochód, pewnie też nawet po pół roku, bo słabe. Słabe i to jest w sumie jedyna rzecz, ale denerwująca w tym samochodzie. Ale tak jak mówię, bardzo lubię nim jeździć. To jest samochód w niczym nie odbiegający od, że tak powiem, top przedstawicieli tego segmentu, który też bardzo lubię. Bo naprawdę, samochód bardzo przestronny. Bagażnik, zobaczcie sobie.
spokojnie można się zmieścić, to jest kombiaczek. Mamy też oczywiście fastbacka i hatchbacka. Powiem jeszcze jedną rzecz, bo byłem o to proszony w kilku komentarzach, też pisaliście do mnie. Jakbym porównał Hyundai i30 do Mazdy 3 i do Hondy Civic. To jest samochód, który pod kątem materiałów, wykończenia, wyciszenia, audio jest słabszy od Mazdy 3. Nie mam head-upa i nie mam świateł matrycowych. To są te względy, pod którymi jest gorszy, czyli takie bardziej wpływające na jakość samochodu w takim kątem designu, wyglądu. Natomiast zdecydowanie wygrywa, jeśli mówimy o tej wersji, pod kątem silnika, napędu, wrażeń, jeśli chodzi o dynamikę auta. I tutaj musicie sobie chyba wybrać, bo oczywiście to, że jest słabszy w tych elementach, które powiedziałem wcześniej, to nie znaczy, że to jest jakieś lata świetlne różnicy w żadnym aspekcie, ale jest na pewno pod tamtym względem słabszy, a pod względem silnikowym lepszy. Mimo że nawet nie mówię o 120-konnej wersji, czy teraz 150-konnej w Mazdzie, nawet mówię o tej o SkyActiv-X, o 180, to dynamika w tym samochodzie jest lepsza. Także to tutaj musicie sobie wybrać, co Wam bardziej podoba się, co Wam bardziej pasuje, a do Hondy Civic odniosę się za tydzień, bo odbieram Civica z manualną skrzynią tym razem. Także odniosę się i porównam wtedy te trzy samochody, powiem, co ja bym wybrał z tej trójki. I na koniec ceny. Wejście do świata Hyundai i30 w wersji N-Line zaczyna się od około 86 tysięcy. Za wersję ze skrzynią automatyczną musicie zapłacić około 92, tylko pamiętajcie, to będzie wersja 120-konna z silnikiem o pojemności 1.0. Także gdybyście chcieli mieć ten model, czyli 160-konne 1.5, musicie wysupłać już około 96 tysięcy, a jeśli to miałaby być wersja z automatem, no to już 102, 103, 104, w zależności od wersji nadwoziowej, bo mamy tu dopłaty na przykład do kombi. Mówię oczywiście o cenach katalogowych, bo to za ile faktycznie ten samochód kupicie, to już inna kwestia. Także jak na dzisiejsze standardy, to całkiem atrakcyjna oferta. Tyle, że jak sobie podrzucacie, co dusza zapragnie, no to na przykład ten model, którym w tej chwili jadę, to już 123 tysiące. Ale tak kosztują dzisiaj kompakty. Dobrze wyposażone i z mocniejszym silnikiem. W każdym razie to jest kolejny samochód, który dla mnie jest tylko potwierdzeniem ogromnego skoku, jaki dokonał koncern Hyundai. Tak jeszcze wtrącę, to jakby jest zupełnie nieistotne dla nikogo, ale ja się Hyundaiem Akcentem uczyłem jeździć przed i po zdaniu prawa jazdy. Pamiętam dobrze ten samochód, zrobiłem nim dużo kilometrów. No to jest coś niesamowitego, co jaką drogę przeszła ta marka. O, z Akcenta to zostały te guziki dziwne, że naciskam pyk i mam chłodniej, albo dmuchawa mnie wieje. No to taki archaiczny tutaj element został. No ale co zrobić? No dobra, to tyle ode mnie. Dajcie znać, co sądzicie o i30, jak Wam się podoba ten samochód. Standardowo, jak zawsze, proszę też właścicieli, aby się wypowiedzieli troszkę na jego temat, bo to są dla wszystkich najbardziej takie najcenniejsze informacje od kogoś, kto takie auto ma, bo na pewno ja mogłem coś przeoczyć. Także jeśli jesteście właścicielami i30, to napiszcie, czy kupilibyście go jeszcze raz. A ja dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem znowu Honda Civic, ale już w wersji z manualną skrzynią, bo też o niego prosiliście, także będzie. I co? Miłego dzionka. Trzymajcie się. Cześć!